jest teatr waszym zdaniem? Przedstawienie. Teatr to tam, gdzie występują aktorzy. Aktorzy używają przebrań. Aktorzy, żeby wejść na scenę, mają kółko, które się przesuwa. Czarownica musi mieć jabłko. Księżniczka musi mieć suknię. A powiedzcie mi, czy wiecie, jak się nazywa taka duża zasłona w teatrze? Kurtyna. Jakie przedstawienia możemy oglądać w teatrze? Zaś o zaklętym kaczorze. Królewna Śniewka. A powiedzcie mi, czy aktorzy tylko mówią, czy też mogą i tańczyć? Mogą też tańczyć. Aktorzy w teatrze mogą śpiewać. Chcemy zostać aktorkami, bo bardzo lubimy oglądać przedstawienia. Podobali nam się najbardziej aktorzy. Nam się podobały te przebrania. Co to takiego jest teatr? To takie miejsce, gdzie się ogląda spektakle. W teatrze występują aktorzy. Jakich rekwizytów, czyli takich przedmiotów, w trakcie przedstawienia mogą używać aktorzy? Takie maski na patyku. W stroju. A duże zasłona w teatrze to kurtyna. Powiedz mi, jakie spektakle można oglądać w teatrze? Mateł i Łobuzaki. Aktorzy w teatrze też mogą śpiewać. Ja bym nie chciał być aktorem. Ja bym trochę się tam zgodził. Co wam najbardziej podobało się w teatrze, jak byliście na przedstawieniu? Mi się podobało, jak te kółko się odsuwało i mi się podobało jeszcze lekwetory. Teraz najbardziej mi się podobają głośniki. Powiedzcie mi, dziewczynki, co to takiego jest teatr w waszym zdaniu? To jest takie miejsce, że tam można oglądać filmy. A jak się nazywają takie osoby, które występują w teatrze? Aktorzy. A jakich przedmiotów używają aktorzy w czasie przedstawienia? Aktorzy używają różnych przedmiotów, które są im potrzebne. Może na przykład to być korona, berło. Aktorzy potrzebują przebrań. Czy chciałybyście być aktorkami? Tak, bo mi się podoba najbardziej, jak się zaczyna teatr. Ja bym nie chciała być aktorką. A powiedzcie mi, dziewczynki, co wam najbardziej podobało się w trakcie przedstawienia w teatrze? Podobało mi się, jak zaczynało się teatr. Mhm. Mi też się podobało, jak się zaczyna teatr. Teatr jest taki budynek. W teatrze występują aktorzy. Czy zwierzątka biorą czasami udział w przedstawieniu? Nie, tylko mają takie przebrania. Aktorzy używają przebrań. Aktorzy używają masek. Księżniczce potrzebna jest korona i sukienka. Powiedzcie mi, jakie przedstawienia możemy oglądać w teatrze? Baśń o zaklętym kaczorze. Ja nie chcę być aktorem. A kim byś chciał zostać? Policjantem. Mi się podobało, jak się zaczęło przedstawienie. A mi się podobało, jak się wracało te kółka. Teatr to jest taki budynek, gdzie się ogląda różne przedstawienia. Aktorzy używają przebrań. Zwierzątka nie biorą udziału w przedstawieniu, tylko przebrani ludzie. W teatrze możemy obejrzeć Złotowłosą. Baśń o zaklętym kaczorze. Ja bym chciała zostać tancerką, no bo najbardziej lubię taniec. Ja bym chciała zostać doktorką. W teatrze mi się najbardziej podobała czarownica. Najbardziej w teatrze mi się podobają aktorzy. To gdzie można oglądać. A co w teatrze można oglądać? Jak się nazywają? Filmy czy jak to się nazywa? Spektakle. W teatrze grają aktorzy.
Jakich rekwizytów mogą używać aktorzy? Czy to są tylko przebrania, czy oni tam jakieś przedmioty tam pomagają? Kukiełki. Dobrze. I co jeszcze? Pacynczy. Jak się nazywa ta duża, ta zasłona w teatrze? Kurtyna. A czy wiecie, jak się nazywa ta część teatru, na której siedzą widzowie? Jak widownia. Nie chcę być aktorem, ale chcę być skoczkiem narciarskim. Nie chcę być aktorem, ale żołnierzem. Mi się podoba kurtyna. Mi się podoba czarownica. Teatr to jest, można tam, potrzebne jest jedzenie i można siedzieć i też można oglądać. Jakich rekwizytów używają aktorzy? Oni się przebierają, też i się mogą, kukiełkami ten. W teatrze możemy oglądać Smok i Rycerz. Chciałam zostać aktorką, no bo aktor może kukiełkami albo się przebiera. Czarownica czerwona, no bo ona za tego chłopaka zaklęknęła Hacora.